Cześć. Dzisiaj, jak obiecałem, no dalsza wycieczka po kamieniołomach, po tych czterech, co wspominałem, że wam pokażę. Pierwszy już mamy za sobą w Głuszycy Górnej. Teraz idziemy na taki mniej znany, bo po prostu w lesie i tam nie ma żadnego dojścia, dojazdu, ale przynajmniej się tu spaceruje. Dzięki temu bardzo cicho i przyjemnie. W ogóle jest tu tak strasznie cicho. Słychać same ptaki, jak dzięcioły tutaj stukają drzewa i tak dalej, ale nieważne. No jesteśmy jakieś 2 km dalej od ostatniego kamieniołomu między Głuszycą Górną a Świerkami. No i był tutaj kamieniołom, zawsze źle mi się wypowiada to słowo, dobra, nieważne. I przy tym kamieniołomie były przysiłki Noje, no i Wustek Gersdorf, Goldwasser, Złota Woda, Markgrund, jeszcze jedna, nie pamiętam. Po tych przysiłkach też dużo fajnych śladów i rzeczy zostało, to wam pokażemy, ale przy innej okazji, bo to też wyjdzie za długi film, a jest tam masa rzeczy, jakieś stare gospody, pomnik z wojny, też w lesie stoi sobie szczery pomnik z wojny, kapliczka, no ale to film na osobny temat. No a teraz pokażę wam ten kamieniołom sam i po drodze pójdziemy, bo będziemy szli granicą. Tutaj fajnie jest, bliżutko do granicy, no za mną pola i między Głuszycą a Świerkami i nic nie ma, a przed nami granica i jakieś tam małe wiosteczki w Czechach, jakieś, no już dosłownie 800 metrów, kilometr przed nami. No i tak jak wspomniałem, pokażę wam ten kamieniołom i przejdziemy się pasem granicznym, tam jest ciekawostka. Bardzo fajna, jedna z fajniejszych według mnie w tej okolicy, to jest kamień Granic, trójpański kamień Dreiherrenstein. To jest kamień w 1700, już nie pamiętam dokładnie którym roku, został tam postawiony na styku trzech granic i to wam po drodze pokażemy. Na razie idziemy do góry, bo trzeba pochodzić. O, widzę dużo sarenek i muflonów biega. Dobra, idziemy. No jeszcze przypomniała mi się niemiecka nazwa tamtej kolonii, to chyba było Schweinegraben. Dobra, po drodze tutaj chciałbym jeszcze wam pokazać, bo tu od małego często na grzyby lubiłem przychodzić, bo tu jest fajnie równo, lubię też grzyby zbierać. Zawsze w tym miejscu była kapliczka, nie wiem czy to za czasów niemieckich, ale na niemieckich mapach no nie widziałem tutaj, żeby była zaznaczona, bądź się tak dobrze nie przyglądałem, ale zawsze ta kapliczka od wielu lat tu wisi i chyba ktoś o nią też dba współcześnie, bo wątpię, żeby kilkadziesiąt lub kilkanaście lat w takim stanie przetrzymywała. Także ktoś pewnie o to dba. Jak ktoś zna coś więcej o tej kapliczce, tak tutaj w szczerym lesie, to niech powie. Jakaś prowizoryczna ławeczka i co? I źródełko jakieś tutaj jest przy tej kapliczce. Także jak ktoś więcej wie o tej kaplicy, bo po prostu tutaj mieszka dłużej niż ja, no to fajnie jakby opowiedział. Źródełko i kapliczka. Dobra, a my idziemy dalej w stronę granicy, wejdziemy sobie na szczyt, tam do góry na pas graniczny i będziemy szli na Trójpański Kamień i na kamieniołom. No i dosłownie po 10-15 minut takim totalnym spacerkiem od dołu dochodzimy już tutaj do pasa granicznego, gdzie jest szlak na szczycie. No i kiedyś tutaj po drodze, jak tutaj od dołu podchodziłem, znajdowałem łuski i pociski, dość takie spore pociski z 30-40 cm, łuski jak stawiałem to od ziemi do kolan. No ale z tego co wiem, no oczywiście tutaj żadnych działań wojennych nie było, ale z tego co wiem, to w Górach Suchych ćwiczył tutaj Wehrmacht, tak samo jak na Przełęczy Woliborskiej czy w okolicach Andrzejówki. No i być może to są jakieś pozostałości po tych ćwiczeniach Wehrmachtu. A tutaj jeszcze relikt czasów, jak jeszcze nie było Schengen. Resztki słupka właściwie tablicy. Jeszcze 2 lata temu to tutaj wszystko stało, a widzicie, już jest wywalone. Tabliczki nie ma, komuś się przydało. Dobra, idziemy na szlak graniczny i idziemy w stronę Trójpańskiego Kamienia, to jest jakieś 500-600 metrów stąd maksymalnie.
No jesteśmy już na pasie granicznym. W ogóle bardzo uwielbiam tędy chodzić, bo to jest taki dość mało komercyjny szlak, a tu jest ładnie i pięknie, choć jak widać wycinka idzie w najlepsze. No ale lubię ten szlak. Pięknie jest, może nie oznakowany, bo chyba to Czesi lepiej robią. Oszlakowując i mając o ten znak, szlak. No i najczęściej tu Czechów też na spacerach spotykam z całymi rodzinami, ale nieważne. No i zbliżamy się już do Trójpańskiego Kamienia, do tego kamienia granicznego przy granic. Myślałem, że to będzie dalej, a to dosłownie z 5 minutek spacerkiem i jesteśmy przy nim. No i zaraz pokażę, jak to ładnie tutaj wygląda. Niestety widzę wycinka dookoła po polskiej stronie. Poszło w najlepsze, bo jeszcze niedawno tutaj był las, no ale tyle dobrze się kamień uchował, widać wycinkę. No i zaraz pokażę, że jak to ładnie tutaj Czesi o to dbają. A przynajmniej można coś poczytać. Czeski nie jest trudny, ktoś tam drogą dedukcji zawsze dojdzie, co jest napisane. Tu są znaki, a tu jest kamień. Już pokazujemy z bliska co i jak. No i to jest kolejne fajne miejsce tutaj w naszej okolicy. Ten kamień trzech granic, które warto wam pokazać, a no dużo osób zna, a dużo osób nie zna. No ale mamy taki już, można powiedzieć, zabytek i fajnie, że przetrwał przez tyle lat. No, on najprawdopodobniej został tutaj postawiony w 1732 roku, także widzicie, ile już tu stoi. No i tutaj stykały się trzy granice, że tak powiem, dlatego w tym miejscu został postawiony ten, na pamiątkę, ten kamień graniczny. Już nie wszystko dokładnie widać, bo już wiadomo, tyle lat ten kamień stoi, tu jest troszeczkę obkruszone, być może zniszczone i wiadomo, ząb czasu ten kamień naruszył, ale ważne, że jest. No i z tej strony był napis MGVH, czyli Max Graf von Hochberg, to jest hrabia z książa. No po prostu z tej strony były zaznaczone ziemie Hochbergów, poniżej było godło, ale też za dużo nie widać. Z drugiej strony, od strony czeskiej, chyba najlepiej zachowane tutaj wszystko jest, bo widać i godło. Tutaj był napis OAB, czyli Otmar Zinge. To był opat benedyktyński w klasztorze w Bromowie i Brzewnowie. Tutaj były właśnie granice opactwa w Bromowie wyznaczane. Być może tam dalej uda się jeszcze pojedyncze takie słupki graniczne tego opactwa odnaleźć, bo tutaj ta granica przechodziła. No i klasztor sam w Bromowie. Bromów sam jest ładny, klasztor w Bromowie i polecam zwiedzić. Piwo Opat pewnie też trochę was kojarzy. No i z tej strony jeszcze był napis JBVS, czyli Józef Baron von Stillfried. Pewnie też kilka osób to nazwisko kojarzy. No i to było ziemie hrabstwa kłodzkiego i to był baron, który miał te ziemię. Ja też polecam wam przyjść samemu tutaj, bo wiadomo, kamera kamerką. Zawsze coś można zobaczyć, ale najlepiej jak podejdziecie sami tutaj, poczujecie klimat tego miejsca, jak to wszystko ładnie wygląda. Jeszcze jest napis 1732 rok. No polecam przyjść, to jest naprawdę, mamy troszeczkę, jak widać, tych fajnych miejsc w naszych okolicach, także spacery nie muszą być nudne. Jeszcze współczesne słupki graniczne, tutaj widać Czechy. Widać jeszcze chyba CS, czyli Czechosłowacja dawna. Granice się nie zmieniły, wiadomo, tylko Czechosłowacja się podzieliła. Pokażę jeszcze, jak tutaj z tej strony, bo Czesi troszeczkę lepiej tutaj mają to opisane i zadbane. Wszystko opisane ładnie, Trójpański Kamień. Może coś będzie widać, jak podniosę. Tutaj objaśnione znaki. Bardzo fajnie. No i czeskie drogowskazy, gdzie można dojść do Bromowa, jak widać, nie jest daleko, nawet na spacerek. Polecam nieraz Janowiczek nawet przejść do Bromowa, bo to nie jest daleko. No i z tej strony jeszcze, wiadomo, tablica, bo jesteśmy na granicy.
to tyle. Może po drodze uda się znaleźć te słupki. I teraz idziemy w stronę tego kamieniołomu na imię znanego. To jest dosłownie jakieś też 500 metrów, 400 w tamtą stronę. Pokażemy, co z niego zostało. Jeszcze raz kamień. Piękne kamienie graniczne opactwa Bromowskiego musicie dość bardzo mocno wypatrywać, bo jedne są bardziej widoczne, drugie mniej. Po prostu iść pasem granicznym i co jakiś czas one się trafią. Tutaj jest następny, no mówię, jeden jest widoczny lepiej, drugi gorzej, no ale one są, no piękne, no piękne zabytki, jak widać, no granice się. Może właśnie o to chodzi, że granica mniej więcej cały czas przebiegała tutaj tak samo, a tylko się zmieniało, czy to hrabstwo, czy to państwo, kiedyś Niemcy, Czechy, teraz Polska, Czechy, księstwa. No, granica wyglądała długo, długo, od dłuższego czasu, od bardzo, bardzo długiego czasu tak samo, tylko zmieniało się po prostu państwa. Stąd tyle na tych granicach, na naszej granicy polsko-czeskiej można starych słupów granicznych znaleźć, takich jak ten. Polecam odpalić stare mapy i popatrzeć, jak to wyglądało, jakie były księstwa i tak dalej, i można naprawdę pochodzić sobie wzdłuż tych granic. Czechów spotkałem tutaj po drodze, także wszystko w normie, śmigają dalej. No a teraz temat właściwy, bo miało być o kamieniołomach. A widzicie, jak dzisiaj nie pójdzie, do tematów można w opór znaleźć. Po drodze widzicie, o granicach można było powiedzieć i o takich miejscach. A teraz ten kamieniołom, o którym mówiłem, że będzie drugi, jest najmniej znany wszystkim. No i chyba jako jedyny nie został w ogóle przez Polaków dalej wykorzystywany po wojnie. Po prostu jak Niemcy go zostawili, chyba tak on tutaj został. Za mną chyba nasyp widać, no i zaraz po nim pochodzimy. On jest strasznie zarośnięty i tak dalej, ale odnotujemy fakt, że on tutaj jest, a mało kto o nim wie. Idziemy pochodzić po nim. Też jest spory dość, nie jest taki mały. Dużo też nie jest, ale nie jest mały. No, ten kamieniołom powstał mniej więcej tak jak tamte początki lat, powiedzmy 1900. Tutaj mamy. Jesteśmy na górnej części, bo zeszliśmy od góry, od granicy, także jesteśmy na górnej. Zaraz obejdziemy górą i zejdziemy na dół. No, jakiś urobek i hałda kamienia od góry. No i jak widać, też wycinka nie ominęła tego kamieniołomu, ale to chyba akurat dobrze, bo no, na kamieniołomie drzewa tam jak dla mnie nie muszą rosnąć, a przynajmniej odsłonią go i będzie fajnie widoczny. Idziemy jeszcze od góry, pokażemy, jaki jest wysoki i pochodzimy trochę na dole, na takim wypłaszczeniu na dole. No jak widać, to są takie półki skalne, jak to na kamieniołomie. Tak to wydobywano. No jest dość wysoko. Postaram wam się z lidara wrzucić skan, abyście wiedzieli, jak to wygląda, żeby wam to lepiej zobrazować. No, nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale no strasznie zarośnięte. Tu mamy
przepaść, tu skały. Tutaj skały, jak widać, taka półeczka skalna. No, zaraz zejdziemy tam na dół, może od dołu lepiej to będzie wszystko ładnie widać. No ale no, jak widać, nie jest mały ten kamień, bo są półki skalne. Fajnie to wygląda. Idziemy dalej. No, teraz jesteśmy trochę niżej, nie na samym dole, ale trochę niżej, bo jeszcze za nami jedna półka skalna. Jedna bądź dwie, aby dojść na sam dół, no ale od dołu to mniej więcej wygląda tak. Nawet tu się echo niesie trochę. Tam jeszcze kamieniołom idzie w dół. Tam na dół oczywiście też zejdziemy. No i no jak to kamieniołom, skały tutaj. Nie wiem, jaką techniką to ładnie tutaj wykopywano, ale no, no chciałem wam pokazać ten kamieniołom. Wycinka trochę zdemolowała to miejsce, chociaż przed chwilą jeszcze ją chwaliłem. Może jak tu wszystko ładnie pozbierają te drzewa, które zostały ścięte, to będzie ładniej, wszystko będzie widać. No ale na razie jest tutaj wszystko zakrzaczone, zasypane. Jedno ciekawe, co jest tej, na tym kamieniołomie, to na starych mapach jest zaznaczone, że tutaj stał krzyż bądź kapliczka na tym kamieniołomie. Teraz pytanie, czy to jest po to, czy dlatego, że ktoś tutaj no zginął, czy po prostu, nie wiem, dla pracowników, bo wtedy wiadomo, wszyscy byli bardziej religijni i przed pracą, nie wiem, jakaś kapliczka stała. Niestety nie mogę jej odnaleźć na... Tutaj być może drewniana była, także no nie ma szans, żeby odnaleźć resztki po tym, po tej kapliczce. Przez te krzaki tutaj to jest tak zakrzaczone, że no, kilka lat temu jeszcze znalazłem tutaj dłuta, takie dłuta, przecinaki i stare młoty mocno skorodowane. Podejrzewam, że z tych czasów, no ale teraz się nie udało znaleźć, bo to jeszcze śnieg leży i no i nie ma żadnych takich starych narzędzi. No ten kamieniołom jest najmniej znany, najmniej dostępny i najmniej widoczny, ale cóż, no chciałem wam go pokazać. No ja myślę, że on tutaj, że tak powiem, żywił wioskę bądź przysiłek Marg Grund, który no jest tutaj dosłownie po prawej stronie 300 metrów i ludzie, którzy tam żyli, pracowali w tym kamieniołomie. Zapewne do 45 roku, bądź trochę wcześniej, bądź w tych okolicach, bo prawdopodobnie po no po wojnie nie że tak powiem, nie szła tu produkcja, nie został wykorzystany dalej. Trochę tych półek było, zanim na dół szedłem, jeszcze jest jedna do dolnego poziomu. No być może to są ślady po tej starej kapliczce, co wspominałem, bądź jakieś tam elementy infrastruktury, ale mniej więcej kapliczka właśnie była na wejściu do tego kamieniołomu i mniej więcej w tym miejscu się znajdujemy. Być może to to. To chyba na tyle. Miałem nadzieję, że chociaż uda się wam pokazać narzędzia te tutaj. Kiedyś tego naprawdę było sporo. No można było trafić co kawałek, a teraz jakoś tego nie widzę. Nie wiem, czy to efekty wycinki, czy ktoś tu był. Na kapliczkę w ogóle nie liczyłem. No bo... No, stawiam, że ona była drewniana, bądź tamto, co się udało pokazać, być może to było to. No ale to tyle. No jak ktoś ma ochotę i w ogóle czas przychodzić tutaj i pochodzić sobie dłużej, no to polecam, bo mnie oczywiście czas ogranicza, a pewnie by się coś tutaj znalazło. No i to był ten drugi kamieniołom, może najmniej atrakcyjny, bo najbardziej zarośnięty, najbardziej opuszczony, ale po prostu chciałem wam go pokazać. To na dzisiaj chyba tyle, no i niedługo jakieś następne wyjście, tylko oczywiście czas trzeba znaleźć i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i
No i co? I zapraszam Was do odwiedzin tych terenów. Trzymajcie się, do następnego, hej!